Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem mały miejski samochodzik Smart Fortwo drugiej generacji, produkowany od 2007 roku do 2014. Następca pierwszej generacji, którą omawiałem kilka lat temu. Auto to dwudrzwiowy, trzydrzwiowy hatchback lub dwudrzwiowy kabriolet oferowany w segmencie A, oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi i dieslem, skrzynia pięciobiegowa półautomatyczna, napęd tylny. Długość samochodu to zaledwie 269 cm, szerokość 156, wysokość 154. Rozstaw osi 187. Także tak wyglądają podstawowe dane techniczne. W 2010 roku auto przeszło mały facelifting. W 2012 roku kolejny facelifting. Były oferowane takie wersje wyposażenia jak Pure, Pulse, Passion oraz wersje sportowe Brabus, Brabus Exclusive. Oraz wersje limitowane Edition 21 Limited 2 czy Ice Shine. Był także oferowany z napędem elektrycznym. Zasięg auta był około 130 km. I to by było na tyle takich podstawowych danych technicznych. Co można powiedzieć o Smarcie? Chyba jak wygląda Smart, każdy wie. Charakterystyczna sylwetka została unowocześniona w porównaniu do poprzednika. Tutaj na pewno auto urosło zdecydowanie, bo poprzednik o około praktycznie 20 cm auto urosło na długość. A co za tym idzie, ilość miejsca w środku z przodu, no bo z tyłu nikt już nie siądzie za nami, jest wystarczająca zarówno na szerokość, jak i na wysokość. Zwiększony rozstaw osi także spowodował to, że auto jedzie, prowadzi się znacząco lepiej. Co do wnętrza, wnętrze jest specyficzne, charakterystyczne. Zegary na środku, dodatkowe zegary z obrotomierzem na konsoli środkowej, które były w opcji, także prosta konstrukcja, materiały są przeciętnej jakości, nie ma tutaj jakichś super wykończeń. Bagażnik jest dosyć spory, bo 220 litrów, tutaj jak na tak mały samochód to bagażnik jest, powiedziałbym, wystarczający. Co do silników, tutaj tych silników był spora ilość tak naprawdę dostępna. Podstawowy silnik litrowy o mocy 61 koni mechanicznych, wolnossący 90 Nm. Kolejny o mocy 71 koni mechanicznych, złączony także z miękką hybrydą. Te silniki się rozpędzały mocniejsze w okolicach 13 sekund do setki, słabszy w okolicach 16-17. 1.0 turbo o mocy 84 koni mechanicznych to się rozpędzało w okolicach 10,5 sekundy do setki oraz wersję Brabus tego silnika, czyli 98-102 konie mechaniczne, które mogły się rozpędzać nawet poniżej 9 sekund do setki. Średnie spalanie benzyniaków to około 5-6 litrów. Był także silnik diesla 0.8 CDI, 45 i 54 konie mechaniczne. Te auta mogły palić nawet w okolicach 3-4 litrów, ale znacząco tutaj dynamika spada, bo słabszy diesel się rozpędzał do setki prawie 20 sekund, a mocniejszy w okolicach 17 sekund. Wersja elektryczna Smart D miała silnik o mocy 75 oraz 82 koni, mogła się rozpędzać w okolicach 11-10 sekund do setki.
i akumulator o mocy 17,6 kWh. Starczał gdzieś na około 130 km, 120, 130 km mniej więcej. I to by było na tyle odnośnie takich danych technicznych silników. Najwięcej jest silników wolnoscących litrowych. Ten silnik jest dostępny oczywiście pod podłogą bagażnika z tyłu. Także dostęp do serwisowania jest dosyć słaby. Co do zalet Smarta Fordu drugiej generacji, na pewno oprócz ciekawej stylistyki, która się na pewno wyróżnia na tle innych aut jeżdżących po ulicach, to na pewno znakomita wręcz zwrotność oraz możliwość zaparkowania w takich miejscach, gdzie inne samochody nie są w stanie wjechać, bo praktycznie samochód jest przeciętnie krótszy o 1,5 do 2 metrów, nawet od normalnych aut jeżdżących po ulicach przeciętnej wielkości. Dodatkowo auto jest dosyć dynamiczne, jak na ze względu na wagę, małe rozmiary. Te silniki sobie znacząco dobrze radzą, małe spalanie. Co do wad, no kultura pracy silników trzycylindrowych niestety trochę pozostawia do życzenia. Niektórzy narzekają także na prowadzenie, zawieszenie, ze względu na dosyć twarde zawieszenie, sztywne układ kierowniczy. Niektórym się to nie podoba. Dodatkowo na pewno zaletą jest to, że możemy wersję cabrio wybrać. Co do tutaj typowych usterek, tutaj na pewno auto ma w kooperacji oczywiście wyprodukowane z Mercedesem. Ceny, koszty serwisowania nie są tanie. Co się psuje? Na pewno trzeba zwrócić uwagę na sprzęgło, które ulega przed szybkiemu dosyć zużyciu, szczególnie jak w mieście będziemy jeździć. W silnikach diesla trzeba zwrócić uwagę na turbosprężarkę, uszczelkę pod głowicą EGR, wtryskiwacze, szczególnie po większych przebiegach. W zawieszeniu najczęściej ulegają uszkodzeniu elementy metalowo-gumowe, sprężyny zawieszenia. Często w silnikach diesla, także silnik będzie wymagał już remontu kapitalnego po przebiegu poniżej 150-200 tysięcy nawet. Tak naprawdę jakichś typowych usterek oprócz tego, co powiedziałem, to samochód jest dosyć bezawaryjny. Na pewno w stosunku do poprzednika jest ta bezawaryjność znacząco podniesiona. W przypadku silników benzynowych, raczej wolnoscących, nie będziemy mieć większych problemów, poza utrudnionym oczywiście jakimś dostępem do serwisowania. Aczkolwiek patrząc na to, jak jest ten silnik zamontowany, to raczej w przypadku silników benzynowych większych problemów nie ma. Co do sytuacji rynkowej na rynku, najtańsze egzemplarze możemy kupić poniżej 15 tysięcy, aczkolwiek będą to wyeksploatowane dosyć egzemplarze z dużymi przebiegami, z niewiadomą historią pochodzenia. Najdroższe egzemplarze z ostatnich lat produkcji po faceliftingu po 2012 roku to cena już powyżej 25 tysięcy złotych, nawet do 30. Wersje z silnikiem diesla, tutaj te ceny mogą być jeszcze większe. Nie mówiąc o autach oczywiście elektrycznych. No i właściwie to by było, ja podsumowując, myślę, że Smart Fortwo zyskał dosyć duży rozgłos ze względu na sylwetkę, małe rozmiary, auto idealne do miasta. Jedyny konkurent to praktycznie tylko Toyota IQ, która mogła się poszczycić tym, że za tylnymi fotelami mogą usiąść jeszcze osoby. Aczkolwiek Toyota IQ jest większym samochodem, bo tutaj prawie 3 metry już długości, także jeszcze dłuższy samochód, także Smart na pewno
wyrobił sobie markę na rynku i jak najbardziej warty rozważenia jako auto dwuosobowe, miejskie tylko. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.